Jakie są zasady wyliczania kosztów zestawu komputerowego? Jak ustalić cenę detaliczną zestawu komputerowego? Po pierwsze, należy pamiętać, żeby w cenie brutto uwzględnić VAT, czyli podatek od towarów i usług. Produkcja kosztuje firmę zawsze tyle samo. To tak zwany koszt stały, ale są też koszty zmienne, uzależnione od wielkości partii, użytych materiałów itd. Oprócz tego powinieneś uwzględnić planowaną marżę i popyt na ten zestaw. Ustalenie cen detalicznych odbywa się zazwyczaj w następujących etapach. Ustalenie strategii cenowej dla produktu, ustalenie potencjalnego popytu dla produktu na istniejących rynkach, określenie kosztów jednostkowych produkcji lub zakupu produktu, analiza cen produktów konkurencyjnych, ustalenie metody ustalania cen, ostateczny wybór ceny dla produktu. Ceny detaliczne mogą być kalkulowane za pomocą następujących metod: narzutu na koszty, docelowego zwrotu kosztów, zysku docelowego, postrzeganej wartości produktu, naśladownictwa konkurencji, przetargu i negocjacji. Przede wszystkim należy brać pod uwagę, jak przedstawia się sytuacja tego produktu na rynku. Jeśli nie ma konkurencji, a jest zapotrzebowanie na taki zestaw, śmiało można windować cenę. Ale jeśli rynek jest przesycony, cena będzie odpowiednio mniejsza. Takie rzeczy też trzeba uwzględniać w cenniku. Dziękuję za uwagę. Teraz masz okazję sprawdzić swoją wiedzę w części testowej kursu, a także przygotować samodzielne zadanie projektowe. Życzę Ci powodzenia!